Cześć, dzień dobry moi podcastowicze z tej strony. Wiktor Doktor, a to 260 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. O, kolejna dziesiątka w podcaście dzisiaj właśnie wchodzi w eter. No i słuchajcie, dzisiaj mam dla Was krótką opowieść może wcale nie taką krótką dotyczącą trójmiasta, a konkretnie jednego raportu, który właśnie wyszedł na rynek. Mamy końcówkę września 2020 roku i to jest ten czas, kiedy. Pro Progressio wypuszcza kolejny dziewiąty raport w roku 2020. Tym raportem jest focus on trójmiasto. Tak, to jest cykl raportów, którego celem jest hmm, opisanie otoczenia biznesowego dla Sektora BSS-u w polskich miastach, i tym razem przyszła pora na Trójmiasto. To już kolejna edycja tego raportu, poprzednie miały miejsce w poprzednich latach. No ale zobaczmy, co takiego dzieje się w Trójmieście teraz, w roku 2020, w roku pełnym wyzwań biznesowych, w roku pełnym kryzysu, pandemii i innych rzeczy, które się dzieją. No, zabrzmiało to trochę strasznie na samym początku, ale powiem Wam od samego początku, że wcale tak nie jest. Co więcej, nawet ja się nauczyłem w tym roku czegoś zupełnie nowego o Trójmieście, co być może przez znawców tej części Polski może być uznane za moją wcześniejszą ignorancję. No, ale człowiek uczy się całe życie, a ja na przykład nauczyłem się w ubiegły piątek tak, bo w ubiegły piątek miałem okazję odwiedzić Trójmiasto no i dowiedziałem się na przykład tego, że Oliwia to nie jest jedyna dzielnica biurowa, taka główna dzielnica biurowa, która na terenie Trójmiasta zaznacza swoją bardzo mocną obecność. Dlaczego tak jest? Dlatego, że w ubiegłym tygodniu miałem okazję odwiedzać część, która nazywa się Nowe Miasto. Tak, i to w tej części, bezpośrednio przy Stoczni Gdańskiej, już w tej chwili stoją pierwsze budynki biurowe, a będą też i kolejne. Będzie to też taka sekcja miasta, która będzie składała się nie tylko z biur, ale również z części mieszkaniowych i takich ogólnodostępnych, po to, żeby żyła ona całą dobę a nie tylko w godzinach pracy. Także będę zwracał trochę większą uwagę na tą część Gdańska konkretnie, no i Wam również to życzę. Gdańsk jest częścią Trójmiasta. No, dla nas Polaków jest to rzecz oczywista, że kiedy mówimy o tej części naszego kraju, no to bierzemy pod uwagę zarówno Gdańsk, Gdynię, jak i Sopot. No, ale dla wielu przyjezdnych to wcale nie jest takie oczywiste. I co więcej, w różnych rankingach, różnych zestawieniach i informacjach o miastach w Polsce, lokalizacjach dla biznesu, Gdańsk występuje samodzielnie, co niewątpliwie czasami działa na szkodę całe, całej tej aglomeracji, dlatego, że to wraz z Sobotem, Sopotem i Gdynią Gdańsk tworzy pełną aglomerację biznesowo, mieszkaniowo, turystyczną tej części Polski. Taki trochę przydługi wstęp, ale chciałem tak refleksyjnie to wszystko zacząć. No dobrze, wskakujemy w sam raport i oto co w nim znajdziecie. 25 stron. Siedem sekcji tematycznych, i w tych sekcjach tematycznych znajdziecie informacje od takich danych makroekonomicznych do szczegółowych informacji o sektorze BSS-u, w tym na przykład też o liczbie firm, wynagrodzeniach i na przykład informacjach z rynku nieruchomości. Te siedem sekcji tematycznych mówi nam o mieście, edukacji, transporcie, nieruchomościach, usługach biznesowych, wynagrodzeniach oraz. Ostatnia, taka nieco lżejsza, o kulturze, rozrywce i rekreacji. Dane, dane, dane. Tam nie ma subiektywnych opinii, no może poza wstępem, no ale o wstępie za chwileczkę. Reszta jest oparta tylko i wyłącznie o twardych danych. Więc jeżeli w tej chwili poszukujecie dla siebie miejsca do rozwinięcia swojej działalności operacyjnej na terenie Trójmiasta, no to tutaj macie pigułkę wiedzy, która podana jest dla Was, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. No ale kto za to wszystko odpowiada, Proprogressio jest autorem całego raportu, i to jest taka sekcja, którą wymyśliliśmy sobie już ładnych parę lat temu, ale bardzo cenimy sobie współpracę z zewnętrznymi podmiotami i ekspertami w poszczególnych dziedzinach. Stąd partnerem raportu Focus on Trójmiasto rok 2020 są również Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Oprócz tego, invest in pomerania, Kelly Services, firma Devier, firma Savils, a za skład całości odpowiada Riposta. Gdyby nie partnerzy, kontent w samym raporcie pewnie nie wyglądałby tak, jak wygląda, a tak macie pigułkę i wszystko w jednym miejscu. No dobrze, moi drodzy, no to w takim razie wskakujmy sobie już na te bardziej szczegółowe strony. Tu nie zdziwcie się, jeżeli dzisiaj będę wam troszeczkę szumiał, dlatego że ja mam ten raport w postaci drukowanej, aczkolwiek wy możecie go sobie swobodnie pobrać w wersji elektronicznej i to w tych dwóch językach, o których już wspomniałem. Na samym, na samym początku, we wstępie, znajdziecie już dwie subiektywne. Hmm, nie tyle opinie, co w zasadzie opisy Trójmiasta. Subiektywne, tak, dlatego że to, to są jedyne dwa elementy subiektywne, o których zresztą już wcześniej wspomniałem. I kto za nie odpowiada? Odpowiada za nie Monika Grzelak, wybitny team leader z. Paihu. Także tutaj Monika podzieliła się opinią z punktu widzenia agencji państwowej, która odpowiedzialna jest za rozwój inwestycji zagranicznych w Polsce. Paich od wielu, wielu lat współpracuje z Proprogressio i wzajemnie Proprogressio współpracuje z Paichem i wspieramy się wzajemnie w wymianie informacji, jak i we wprowadzaniu nowych inwestycji o charakterze BSS-u do Polski. I to tutaj Monika. Przytacza opinię agencji, dla której pracuję, czyli PAIH, w odniesieniu do sektora BSS-u w Trójmieście. Drugą opinią jest moja, także poza tym, że dzisiaj nawijam wam na uszy różne informacje dotyczące Trójmiasta, to możecie sobie już bardziej szczegółowe i bardziej profesjonalnie przedstawione informacje przeczytać we wstępie do raportu, jakim jest Focus on Trójmiasto 2020. Tyle o samym wstępie. Przejdźmy do konkretnego mięsa. W sekcji miasto dowiecie się, że powierzchnia trójmiasta to 415 km2. Ludność zamieszkująca ten obszar to 752 974 mieszkańców. Ale jeżeli sobie spojrzymy na całą aglomerację trójmiejską, czyli nie tylko obszary miejskie, ale cały obszar metropolitarny, to ta wielkość jest Podwojona. Tak, to tutaj zamieszkuje ponad 1,5 miliona mieszkańców. No i nie narzekają oni na brak pracy. Dlaczego? Dlatego, że stopa bezrobocia tak średnio dla całego trójmiasta wynosi w okolicach 2,2-2,3%. Ale co jest interesujące, to bezrobocie jest utrzymane na bardzo stabilnym poziomie. I mimo pandemii, mimo różnych wahań na terenie całego kraju, tutaj ta stabilność utrzymuje się od roku 2018. Tak, od tamtego czasu większych wahnięć na poziomie bezrobocia nie mamy, i trzymam kciuki, aby dalej tak to było też utrzymane. I spójrzmy sobie dalej, co w raporcie się dowiemy. Przechodzimy do sekcji edukacyjnej. Ja uwielbiam elementy edukacyjne, no bo to w edukacji siła, i to od edukacji, a w zasadzie kadry, która kończy mm, uczelnie, szkoły, zależy jak bardzo dynamicznie, jak szybko będzie rozwijał się sektor BSS-u w polskich miastach. A tutaj dowiemy się, że na terenie trójmiasta mamy aż 32 uczelnie wyższe. Tak, 32 uczelnie wyższe, z których wychodzi co roku w okolicach 20 tysięcy absolwentów. W Focus on, już pewnie ci z Was, którzy znają te raporty, możecie się dowiedzieć o tym, jaki jest podział na uczelnie prywatne, państwowe, ile jest szkół podstawowych, liceów, techników, a nawet przedszkoli. Tak, te wszystkie informacje są zawierane w raporcie Focus ON Miasto. natomiast ja zawsze zwracam większą uwagę już na tą warstwę studencką. A tutaj o, mamy, tak jak wspomniałem, 20 tysięcy absolwentów rok do roku, które mm, mają kilka takich zasadniczych kierunków, na które zawsze sektor BSS-u zwraca uwagę, a są to na przykład kierunki informatyczne. Tutaj mamy blisko 1000 absolwentów rok do roku, czy na przykład filologii językowych, i tutaj też ponad 1000 absolwentów opuszcza mury uczelni. Trójmiejskich rok do roku. Gdyby Was interesowała ogólna liczba studentów zaś, no to tutaj mówimy o blisko 80 tysiącach studentów. Jest ich dokładnie 78 120. Tak wynika z ostatnich danych o żakach z uczelni trójmiejskich. No dobrze. Przejdźmy sobie dalej do części takiej bardziej logistycznej. No bo to też zawsze warto wiedzieć jak po mieście się poruszać i czego można się w nim spodziewać. A możecie się tutaj spodziewać na przykład 29 wypożyczalni samochodów, aż 200 hybryd i samochodów elektrycznych do wypożyczenia. Tak, to w wielu polskich miastach samochody na godziny, samochody na minuty i to właśnie w tym modelu hybrydowym czy czy elektrycznym są coraz bardziej powszechne. Tu macie ich aż 200 po terenie całego trójmiasta. Gdyby wam się jednak chciało przemieszczać na przykład taksówką, no to macie tutaj aż 32 firmy taksówkowe i aż 6000 taksówek do swojej dyspozycji. Średni koszt za kilometr to 2,8 zł. No, pozostaje nam też transport miejski, gdzie macie aż 153 linie autobusowe. No dobra, tutaj oczywiście w raporcie znajdziecie wszelkie inne informacje dotyczące takiej logistyki miejskiej. Dowiecie się też o cenie biletu miesięcznego, które wynosi 99 zł. No ale można też przerzucić się na transport zasilany naszymi własnymi mięśniami. I tutaj mówię o rowerach miejskich. Macie ich 1884 do dyspozycji. No i możecie sobie pojeździć aż po 826 km. Tras rowerowych. Można objechać w kółko całe trójmiasto i okolice. Gdyby jednak transport na, przy wykorzystaniu własnych mięśni Was nie do końca interesował, ale nadal chcielibyście poczuć wiatr we włosach, to wsiadajcie na hulajnogi elektryczne. Takich macie aż 1500. No i takie mm, urządzenia mogą Wam pomóc w przemieszczaniu się po trójmiejskich bezdrożach. No w zasadzie nie bez drożach, to bardziej po ulicach, bo na hulajnodze elektrycznej po bezdrożach pojechać to byłoby trochę ciężko. No dobra, dla tych z Was, którzy nie wiedzą, gdzie trójmiasto jest, no to odległości kilka podam. Z raportu oczywiście dowiecie się też takich informacji, ale też i znacznie więcej. No to, no to jak? Ze stolicy 354 km, z Poznania 327. No wybierzmy sobie jakiś kierunek zagraniczny. Dajmy na to Mińsk. Mińsk 716 km. Dlaczego wspomniałem o Mińsku? Dlatego, że pewnie drogą, drogą lądową to mało kto będzie z Mińska jechał do Gdańska, ale ja sam w tej chwili obsługuję inwestycje zagraniczne z Białorusi, które zainteresowane są wejściem do Trójmiasta. Więc warto wiedzieć, że nasi koledzy biznesowi z Mińska mają tutaj 716 km, a Gdańsk i całe Trójmiasto bardzo chętnie powita nowe inwestycje, szczególnie te z obszaru BSS-u. No, żeby się tutaj dostać, jeżeli nie drogą lądową, no to można sobie do Gdańska dolecieć, tak, bo jest to jedno z tych polskich miast, gdzie jest lotnisko, które ma regularne loty do wielu, wielu miast na terenie całej Europy. I takie chyba najważniejsze dla sektora BSS-u kierunki, które są obsługiwane przez port lotniczy Gdańsk, to Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, Kraje skandynawskie, Niemcy czy też Ukraina. No oczywiście, znajdzie się tutaj też i Francja i jeszcze kilka innych krajów, ale chciałem Wam zwrócić uwagę na te, które są najczęstszymi krajami, z których pochodzą. Inwestycje BSS-owe w naszym kraju. Po całym Trójmieście najlepiej poruszać się tzw. tak zwaną SKM-ką, czyli szybką koleją miejską, która łączy wszystkie trzy miasta ze sobą, a nawet wyjeżdża, wyjeżdża poza ich obręb. No i tutaj warto wziąć sobie pod uwagę podróżowanie po mieście, właśnie SKM-ką. Gdybyście jednak chcieli mniej więcej poczuć odległości od samego centrum Gdańska, od dworca głównego, tak żeby dojechać sobie w takie najbardziej charakterystyczne albo najbardziej istotne biznesowe miejsca i nie tylko biznesowe, bo i turystyczne i edukacyjne w Gdańsku czy w mieście, no to powiem Wam tak, że z dworca głównego na lotnisko samochodem dojedziecie w 20 minut, do siedziby Invest in Pomerania dojedziecie w 15 minut, na Politechnikę Gdańską dostaniecie się w 10 minut, a na przykład do Stoczni Gdańskiej dostaniecie się w minut 12. Takich odległości jest tutaj podanych jeszcze kilka i one są podane po to, aby zobrazować wam, że po Gdańsku i trójmieście porusza się bardzo sprawnie i bardzo szybko. Przejdźmy w takim razie szybciutko do otoczenia świata nieruchomości. Obiekty biurowe to jest element, na który zawsze sektor BSS-u zwraca dużą uwagę. No to dowiemy się tutaj z raportu, że całkowita istniejąca powierzchnia biur klasy A i B, to w którym mieście jest liczba, wolumen 868 400 m2. Ta powierzchnia, która jest w tej chwili w budowie, czyli już realizowana, wynosi 216 tysięcy m2, a ta, która jest jeszcze planowana, to 347 tysięcy m2. Kwadratowych. Wszystko to składa się na oczywiście konkretne liczby budynków, i tutaj też odpowiednio mogę Wam przytoczyć te liczby. 123 budynki klasy A i B już są na miejscu, 15 jest w budowie, a 30 jest planowanych. Te wszystkie informacje znajdziecie w raporcie Focus on Trójmiasto. No, ale budynek budynkiem, ale pewnie każdy z Was się w tej chwili łapie za portfel i zastanawia, ile będzie mnie kosztował wynajem takiej powierzchni biurowych. I oczywiście takie informacje również znajdziecie w raporcie Focus on Miasto. I dowiecie się tutaj, że Czynsz minimalny zaczyna się od mniej więcej 12,5 euro, euro za metr kwadratowy. Podskakuje on oczywiście powyżej 14 euro w lokalizacjach premium i w budynkach premium. No, a średnie opłaty serwisowe na chwilę obecną wynoszą 17 zł za metr kwadratowy. Kto odpowiada za te niesamowite budynki biurowe? No, wielcy giganci, zarówno ci lokalni, jak i ci ogólnokrajowi, czy też międzynarodowi. To tutaj swoje inwestycje realizują takie firmy jak Torus, Skanska, Kawatina, Vastint i wielu innych. W sekcji nieruchomości w raporcie Focus on Trójmiasto znajdziecie również informacje na temat budynków magazynowych czy też galerii handlowych. Tu dzisiaj w podcaście nie będę Wam przytaczał już danych związanych z tymi dwoma elementami świata nieruchomości. Ale znajdziecie je sobie na własną rękę na stronach Fokusu Trójmiastu, do czego oczywiście Was serdecznie zapraszam. Przechodzimy do biznesu. Tak, do konkretnej sekcji, która opisuje nam sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Dowiemy się tutaj z tej sekcji po pierwsze o tym, jakie te centra obsługują języki obce? Ile tych centrów jest? Z jakich krajów pochodzą i w jakich latach na ten rynek trójmiejski wchodziły. Z, wymienię wam tylko kilka takich najistotniejszych informacji. 32 języki obce obsługiwane, nie tylko obce, bo Polski też tym jest, obsługiwane przez centra operacyjne, w tym najbardziej popularne, no nie ma się co dziwić, język angielski oraz język. Polski, w tym również takie nietypowe języki, jak na przykład malajski czy hebrajski, już nie mówiąc o estońskim, czy litewskim, chińskim i japońskim. To są języki, które są wykorzystywane do obsługi procesów w centrach operacyjnych na terenie trójmiasta. Tych centrów operacyjnych jest ponad 150, ta liczba się cały czas zmienia, dlatego że do trójmiasta co roku wchodzą nowe podmioty, ale na chwilę obecną mówimy o około 100 ponad 150 firmach, w tym takich międzynarodowych gigantach jak State Street, Vipro, Transcom, ThyssenKrupp, Sony Pictures, Geoban, Amazon i wiele, wiele innych. No one oczywiście, one w sensie, te centra operacyjne mają różne profile. 54% z nich stanowią centra o charakterze IT, 25% to centra usług wspólnych, 10% centra badawczo-rozwojowe, 7 centra o charakterze BPO, a 4% tak zwane centers of excellence i to test tego co mi się wydaje mają w tej chwili największą dynamikę wzrostu. Tak, te wszystkie dane, zarówno te liczbowe, które wam przed sekundką podałem, jak i pełną listę konkretnych firm, które mają swoje siedziby na terenie Trójmiasta znajdziecie na stronach Focus on Trójmiasto. Zachęcam was aby przez te, e, przez tą listę się przekopać, no to zobaczycie kto tam już jest, może tam jest też i wasza firma, a może wasza konkurencja. Kto to wie? Od kiedy tak naprawdę sektor BSS-u wszedł do Trójmiasta? Pierwsze sygnały o tym, że ten sektor się pojawia w mieście pojawiły się mniej więcej w roku 1989 i to na przestrzeni lat 89 do 2000 roku aż 13 inwestycji pojawiło się na terenie y, Trójmiasta. Później zaczęły wchodzić już regularnie co roku, a taki największy boom przypadał na lata 2012, 2014 i 2017. O tym, ile centrów w którym roku pojawiło się na terenie Trójmiasta, również dowiecie się z Focus on Trójmiasto. No ale. To, że te sobie inwestycje tutaj przyszły, to jest jedno pytanie, skąd one przyszły. Nie zdziwi Was pewnie informacja, że największy odsetek stanowią polscy inwestorzy. Tak, jest ich aż 47. Natomiast na czele inwestycji zagranicznych stoją Stany Zjednoczone. Później oczywiście możemy zobaczyć, że Trójmiastu zaufali inwestorzy zarówno z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii, Niderlandów, Niemiec, Kanady i wielu innych krajów. Te wszystkie kraje pochodzenia macie wypisane w raporcie Focus on Trójmiastu. Moją uwagę zwróciły inwestycje skandynawskie, no bo jeżeli sobie tutaj popatrzymy, to powiem Wam tak: z Norwegii aż 15, z Finlandii 8, ze Szwecji 7, tak. Także jest to dosyć charakterystyczne dla trójmiasta, gdyż Skandynawowie mają tutaj bliziutko i umiłowali sobie ulokowanie swoich biznesów na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu. Przechodzimy do sekcji wynagrodzeń. Gdańsk i trójmiasto nie należą może do najtańszych lokalizacji, ale przez swoją atrakcyjność. I przez kompetencje ludzi, którzy tutaj mieszkają i pracują, zyskuje zainteresowanie wśród inwestorów z sektora BSS-u. Gdybyście chcieli jednak przejrzeć, jak wyglądają siatki wynagrodzeń, no to tutaj powiem Wam takich kilka przykładów. Na przykład w call center. Młodszy konsultant może zarobić od 4200 zł do 5000 zł, natomiast już będąc superwizorem w call center, można liczyć na wynagrodzenie pomiędzy 9 a 12 tysięcy zł. W kierunkach IT, w obszarach IT na przykład dotnet Developer może liczyć na zatrudnienie od 6 tysięcy, nawet do 25 tysięcy. Doświadczenie jednak robi swoje. No i tutaj to są tylko przykłady, oczywiście, dwóch na razie stanowisk, które wymieniłem. Dorzucę może jeszcze coś ze świata finansów, czyli księgowości. Księgowy może liczyć na wynagrodzenie w okolicach 5, 6, a nawet dochodzące do 9,5 tysiąca. Kiedy mówimy już o stanowisku team lidera. Te wszystkie informacje macie zawarte w raporcie Focus on Trójmiasto, więc zachęcam Was do przekopania się przez nie i zobaczenia, jak to wygląda. Za dane o wynagrodzeniach odpowiadały firmy Kelly, Services oraz Devier, i polecam Wam również kontakt bezpośrednio z nimi, gdyby interesowały Was wynagrodzenia inne niż tylko te, które są wymienione w raporcie. Na koniec, jedna jeszcze liczba: 5000. 563,4. Co to jest? To jest średnie miesięczne wynagrodzenie w złotych polskich brutto w Trójmieście. I to oczywiście też w raporcie znajdziecie. Dobra, przechodzimy już na sam koniec to już takie wyłagodzenie całego tematu a mianowicie sekcja kultura, rozrywka, rekreacja. Gdybyście poza pracą chcieli się trochę po mieście pokręcić, ale też i zanocować, no to powiem Wam tak: moja personalna opinia jest następująca. Trójmiasto to jest chyba najbardziej work-life balance lokalizacja w Polsce. Każde polskie miasto ma swoje super zalety, natomiast tutaj, gdybym mógł tą największą wyciągnąć na wierzch, to jest właśnie work-life balance. I w raporcie znajdziecie informacje na temat liczby kin, teatrów, galerii handlowych, muzeów, festiwali. No a jak już się zmęczycie, to także liczby hoteli. Macie aż do dyspozycji 11 pięciogwiazdkowych. 15 czterogwiazdkowych i 45 trzygwiazdkowych hoteli, w których po ciężkim dniu można zmrużyć oko i pójść sobie spać. Na koniec, e, informacje już czyste, czysto takie. Nie wiem nawet jak to nazwać, może logistyczne dla was, ale logistyczne z perspektywy samego raportu, jakim jest Focus on trójmiasto. Raport ten znajdziecie na stronie raporty.proprogressio.pl Możecie sobie go pobierać w dowolnej ilości. Kiedy tylko sobie życzycie. Wchodźcie, wybierajcie wersję językową, podawajcie swój adres e-mailowy, żebyśmy wiedzieli, gdzie ten raport można wam wysłać, no i już raport ląduje na Waszych skrzynkach. E-mailowych. Dzięki Wam serdecznie za obecność. Dzisiaj trochę dłużej, ponad 20 minut. Pamiętajcie o tym, aby subskrybować podcast BSS bez tajemnic, to wtedy nie przegapicie żadnego kolejnego odcinka. Linki do raportu oczywiście pozostawię Wam w opisie do tego odcinka. A tymczasem mówię Wam cześć. Dziękuję, życzę Wam udanego dnia. A gdybyście chcieli wspierać w rozwoju podcast, jakim jest BSS bez tajemnic, zapraszam na Patronite. Możecie mi w końcu pomóc w tym, aby wiedzę i informacje o sektorze nowoczesnych usług dla biznesu szerzyć jeszcze lepiej, jeszcze szerzej i hmm, no cóż, w kupie raźniej. Na razie, cześć.